Dzień dobry Państwu, Konrad Chmiała, zapraszam na serwis informacyjny. Komisja Europejska nie chce ujawnienia treści SMS-ów Ursuli von der Leyen przed unijnym sądem w Luksemburgu. Chodzi o negocjacje dotyczące zakupu szczepionek przeciw COVID-19 z szefem koncernu Pfizer. Wczoraj odbyła się rozprawa, podczas której sąd skupił się na ocenie wyjaśnień ze strony komisji. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w przyszłym roku i może mieć kluczowe znaczenie dla zasad transparentności w instytucjach Unii Europejskiej. Sprawa swój początek ma w 2021 roku. Amerykański New York Times poinformował o co najmniej zaskakującej formie, w jakiej Unia Europejska zamawiała warte dziesiątki miliardów euro szczepionki na COVID. Jak Europa zawarła umowę na szczepionki przy pomocy SMS-ów i połączeń telefonicznych? Dziennikarze ujawnili, że szefowa Komisji Europejskiej negocjowała z szefem Pfizera Albertem Bourlą przez wiadomości SMS. Komisja Europejska nigdy nie zaprzeczyła, że tak faktycznie było. Stwierdziła jednak, że tego typu korespondencji nie musi ujawniać i nie ujawni. Amerykańscy dziennikarze skierowali więc sprawę do unijnego sądu w Luksemburgu. Przejrzystość i publiczny dostęp do dokumentów rządowych odgrywają kluczową rolę w demokratycznym nadzorze. Ta sprawa przedstawia bardzo ważną kwestię. Czy urzędnicy mogą unikać publicznej przejrzystości, komunikując się za pomocą wiadomości tekstowych, a nie bardziej tradycyjnych środków? Szefowa Komisji Europejskiej wielokrotnie informowała o kolejnych partiach zamawianych szczepionek, nigdy zaś o szczegółach negocjacji. Utajniono też szczegóły samego kontraktu z Pfizerem. Mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Jak Państwo wiecie, mamy już dostęp do 300 milionów szczepionek Pfizer-BioNTech, a w wyniku negocjacji zwiększyliśmy zamówienie o 300 milionów szczepionek. Innymi słowy, udało nam się podwoić obecne zamówienie. Ostatecznie Unia Europejska zamówiła prawie 2 miliardy szczepionek w samym tylko Pfizerze, a łącznie 4,5 miliarda szczepionek za astronomiczną kwotę ponad 70 miliardów euro. O szczegóły tych zakupów bezskutecznie od lat dopominają się także europosłowie z różnych stron sceny politycznej. Komisja Europejska cały czas ukrywa wymianę SMS-ów pomiędzy przewodniczącą von der Leyen a szefem Pfizera. Gdzie tu przejrzystość? Gdzie podstawowe zasady i skąd ta tajemnica? Wydawało się, że ciągnąca się sprawa szczepionek może zaszkodzić von der Leyen w ponownym wyborze na szefową komisji. Tak się jednak nie stało. Niemka nadal zajmuje najważniejsze unijne stanowisko. Część urzędników uważa, że zajmując eksponowane stanowiska w Unii Europejskiej mogą być może nie ponad prawem, ale że ich obowiązują inne reguły i inne zasady. To oczywiście nie jest dobra sytuacja, ale dzisiaj z nią mamy do czynienia. Szefowej Komisji Europejskiej broniła m.in. unijna komisarz Vera Jourova, odpowiedzialna za unijne wartości i przejrzystość, przez lata zwalczająca polski rząd za rzekomy brak praworządności i opowiadająca się za blokowaniem należnych Polsce funduszy. Tam jest wąskie grono, które decyduje, podejmuje decyzje, na co są wydatkowane pieniądze, które grupy, które sektory, które branże, które korporacje będą z tego tytułu czerpać. No i niestety my jesteśmy na tym jako Europejczycy poszkodowani. Cała nasza gospodarka, która cierpi przez stworzone reguły klanu von der Leyen, jesteśmy dzisiaj z tego tytułu mocno stratni. Niewiele osób ma nadzieję, że korespondencja von der Leyen kiedyś faktycznie ujrzy światło dzienne, ale afera SMS-owa szefowej Komisji Europejskiej już pokazała, na jakich zasadach funkcjonują brukselscy urzędnicy i jak bardzo w Brukseli potrzebne są zmiany. Maksymilian Maszenda, Republika, Luksemburg. Nie ma mowy o negocjacjach pod dyktando Moskwy. To stanowcza odpowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego na informację o telefonicznej rozmowie kanclerza Niemiec Olafa Scholza z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Kijów obawia się tu, cytat, że Berlin otworzył puszkę Pandory. Kamil Trzaska. Rozmowa kanclerza Niemiec z Putinem trwać miała około godziny. Nie pojawiła się jak dotąd szczegółowa relacja z jej przebiegu. Biuro kanclerza poinformowało, że tematem była oczywiście sytuacja na Ukrainie. Scholz miał wezwać Putina do wycofania się z zajętych terytoriów i przygotowania do negocjacji.
Kreml potwierdził fakt przeprowadzenia rozmowy i tu cytat: z zadowoleniem przyjął kontakt z Berlina. Kilkukrotnie podkreślono, że była to inicjatywa samego Scholza. O zadowoleniu z tej rozmowy na pewno nie może mówić Kijów. Prezydent Zełenski mówi o otwarciu puszki Pandory. To jest dokładnie to, czego Putin chciał od dawna. Kluczowe jest dla niego osłabienie swojej izolacji, izolacji Rosji i angażowanie się w negocjacje, zwykłe negocjacje, które do niczego nie doprowadzą. Tak jak to robi od dziesięcioleci. Nie do końca wiadomo, jaki cel miał Scholz w rozmowie z Putinem, biorąc pod uwagę fakt, że właśnie rozpada się jego koalicja rządząca, a on najpewniej pożegna się z urzędem w perspektywie kilku najbliższych miesięcy. Zełenski przestrzega przed próbą powrotu do polityki ustępstw wobec Rosji. To pozwoliło Rosji nie zmienić niczego w swojej polityce, nie zrobić nic istotnego i ostatecznie doprowadziło do tej wojny. Teraz rozumiemy wszystkie te wyzwania. Wiemy, jak działać i chcemy wszystkich ostrzec. Nie będzie Mińska 3. To, czego potrzebujemy, to prawdziwy pokój. Sprawy kontaktu Berlina z Moskwą nie komentuje na razie Biały Dom. Nie wiadomo, czy Scholz w ogóle uprzedził Waszyngton o swoim planie. Ruch Niemiec, według oceny niektórych analityków, może wynikać z obaw o politykę nowej administracji w Waszyngtonie, która może pozbawić Berlin miejsca przy stole negocjacyjnym na rzecz chociażby Warszawy czy Wilna. Kamil Trzaska, Republika. Sztuka dyplomacji za trudna dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mimo sprzeciwu prezydenta Andrzeja Dudy, Bogdan Klich otrzymał powołanie na kierownika polskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych. Tak, ten Bogdan Klich, który obrażał prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i ten sam, który był jedną z twarzy resetu z Rosją. Złożyłem mandat senatora, mówi krakowskiej wyborczej polityk Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich, a gazeta dodaje, że został właśnie powołany przez MSZ jako chargé d'affaires w polskiej ambasadzie w USA. Dzwoniliśmy do Bogdana Klicha, ale ten nie odebrał telefonu. Proszę zobaczyć. Domyślać się można, że musiał być bardzo zajęty, bo ostatnio odebrał nawet w nocy, podczas pobytu w Stanach, kiedy to dziennikarze portalu niezależna.pl zadzwonili do niego po wygranej Donalda Trumpa. Wizytówka delikatnie mówiąc nie najlepsza jak na otwarcie nowej ścieżki kariery, a to tylko jedna z wielu rzeczy, które dyskwalifikują Klicha w roli polskiego dyplomaty w Stanach Zjednoczonych. Pan Radosław Sikorski z panem Donaldem Tuskiem chcą wysłać na ambasadora polskiego do Stanów Zjednoczonych człowieka, który był ministrem obrony narodowej, kiedy w polskim samolocie rządowym podlegał Ministerstwu Obrony Narodowej, zginął prezydent Rzeczypospolitej w katastrofie lotniczej, plus jedni z najważniejszych ludzi w państwie, polska elita. Faceta, który wtedy był ministrem obrony narodowej, czyli odpowiadał za polskie wojsko, oni chcą wysłać do Stanów Zjednoczonych. Przecież to będzie jeden wielki rechot. A okres, w którym Klich szefował Ministerstwu Obrony Narodowej, był czasem dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Czyli czasem resetu stosunków na linii obu państw, który w rzeczywistości skutkował m.in. likwidacją jednostek wojskowych w Polsce. W konsekwencji prezydent odmówił podpisania powołania Bogdana Klicha jako ambasadora w USA. Bo nie będę kompromitował Polski. A zatem musi on zadowolić się stanowiskiem tylko kierownika placówki, co jest konstrukcją wadliwą pod względem prawnym, bo prezydent Polski nie zgodził się także na odwołanie dotychczasowego ambasadora Marka Magierowskiego. Działania rządu, który odwołuje bez zgody prezydenta ambasadorów, obniżają rangę stosunków dyplomatycznych Polski, nie tylko w USA, bo MSZ spór eskaluje, na przykład też przy ONZ. Teraz pytanie, jak długo będzie taki stan rzeczy trwać w Stanach, bo rząd demokratów wyraził na to zgodę, ale 20 stycznia rozpoczyna działalność nowy rząd Stanów Zjednoczonych, administracja Donalda Trumpa. No i szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że pan Klich będzie dalej tolerowany w Waszyngtonie, nawet jako kierownik polskiej placówki. Patrząc chociażby na to, co pisał Bogdan Klich o prezydencie Donaldzie Trumpie. Zeznania przed kongresem o tym, że Trump chciał dołączyć do rebeliantów okupujących Kapitol, przerażają, ale nie zaskakują. Pamiętajmy, że to przyjaźń z tym niezrównoważonym, nieszanującym demokracji politykiem miała być według PiS gwarantem bezpieczeństwa Polski. Pierwsze sygnały za oceanu już widać. Delegacja nowej administracji na czele z Donaldem Trumpem spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, pomijając aktualne szefostwo MSZ. Stosunki polsko-amerykańskie przynajmniej do sierpnia tego roku będą budowane pomiędzy dwoma prezydentami bezpośrednio. Znaczy będzie to robione jak gdyby niezależnie od placówki.
Co będzie później? No zobaczymy. No. Zobaczymy, kto będzie prezydentem. I tak wszystko wskazuje na to, że epizod Klicha, o którym mowa, z amerykańskim snem nic wspólnego mieć nie będzie. Kamil Nieradka, Republika. W najnowszym odczycie za październik GUS podaje, że inflacja wzrosła do 5%. Wzrost cen w październiku najbardziej podbiły ceny żywności, odzieży oraz rachunki za prąd. Niestety prognozy nie są optymistyczne. W najbliższym czasie ma być jeszcze drożej. Z początkiem roku potencjalne dalsze odmrażanie cen energii może dodatkowo podbić wzrost cen. Kłopoty mają także przedsiębiorcy, którym nie sprzyja niepewność w gospodarce. Czy takiego obrotu spraw można było uniknąć? Galopująca inflacja, która sięgnęła już 5%, to nie jest jedyny problem polskiej gospodarki. Ceny w sklepach znów rosną coraz szybciej. Ich wzrost najbardziej podbiły ceny żywności i odzieży. Słabnie przez to konsumpcja, która jest głównym silnikiem gospodarki. Produkt krajowy brutto zaliczył spadek w ujęciu kwartalnym do 2,7%. Na spowolnienie wzrostu gospodarczego na pewno gorsze wyniki w sektorze budownictwa wpływają. Mamy bardzo wysokie ceny energii i też różne wskaźniki takie wyprzedzające PMI, na przykład zadowolenia czy komfortu przedsiębiorców. Boli was cena gazu? Premier w kampanii wyborczej drożyznę z łatwością zrównał z Prawem i Sprawiedliwością. Teraz ma problem. Sytuacja gospodarcza jest znacznie gorsza niż rok wcześniej. Od tego będzie zależało właśnie to, czy kolejne pokolenia będą mogły rozwijać się w sposób spokojny. Opozycja nie ma wątpliwości, że trudnej sytuacji w gospodarce można było uniknąć, a wszystko jest efektem złych decyzji rządu. Zaczęło się przecież od likwidacji tarcz energetycznych, które osłaniały Polaków przed wysokimi rachunkami za gaz i prąd. Zaczęło się przecież od podwyższenia VAT-u na żywność, który był utrzymywany na zerowym poziomie za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w portfelach Polaków. Oni wiedzieli, że to się tak skończy, a mimo to zrobili, mimo to nie chcieli chronić Polaków przed podwyżkami cen. Branża motoryzacyjna dołącza do tych firm, które wycofują się z Polski przez niepewny grunt do inwestycji. Tylko jak komfortowo prowadzić biznes, kiedy w sądach chaos, a w biznesie zastój? Lear Corporation, amerykańska firma zajmująca się produkcją dla sektora motoryzacyjnego, przeprowadza grupowe zwolnienia w polskim oddziale w Pikutkowie. Zwolnieni z PKP Cargo zostali pozbawieni zabezpieczenia finansowego, co jest złamaniem konstytucji. Prezes Wojewódzka obiecał, że wszystkie te osoby znajdą zatrudnienie w innych spółkach grupy PKP lub tych, z którymi podpisze listy intencyjne. Do wszystkich tych spółek skierowałem pytanie w trybie kontroli poselskiej o to, ile osób przyjęły. Ile osób zostało przyjętych do pracy w tych spółkach? 62. 3600 osób zostało bez pracy. Pracownicy mieli dostać odprawy, a w świadectwach pracy mają zapis, że PKP je wypłaci, jak będzie miało pieniądze. Odprawa pieniężna nie została wypłacona pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z uwagi na trudności finansowe zakładu. To są wszystko zjawiska patologiczne i chociaż myśmy bardzo pesymistycznie oceniali to, jak będą wyglądały rządy tej koalicji, to jednak, że będzie aż tak, jak jest w tej chwili, to żeśmy nie sądzili. Można powiedzieć, że oni tutaj biją wszelkie rekordy nieodpowiedzialności. A błędne decyzje i całkowite zaniechanie inwestycji odbija się w coraz słabszych danych gospodarczych i w portfelach Polaków. Wszystko wskazuje na to, że przed świętami Bożego Narodzenia trzeba będzie mocno zacisnąć pasa. Edyta Hołdyńska, Republika. Prezydent elekt USA Donald Trump spotkał się w czwartek z prezydentem Argentyny Javierem Milei na uroczystej gali w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Było to pierwsze spotkanie Trumpa ze światowym przywódcą od czasu jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Obaj politycy spotkali się na nieformalnej kolacji, w której uczestniczyli także współpracownicy Trumpa i przyszli członkowie jego administracji. Potem Milei spotkał się z przyszłym wiceprezydentem USA, J.D. Vance'em. Następnie argentyński przywódca wygłosił na scenie przemówienie, w którym pogratulował Trumpowi wyborczego zwycięstwa. Podczas wydarzenia Milei, któremu towarzyszyła siostra i zarazem sekretarz generalny argentyńskiej prezydencji, Karina Milei, spotkał się m.in. z Elonem Muskiem oraz gwiazdami Hollywood, takimi jak Sylvester Stallone. Eksperci z
Z Wise Capital oceniają, że bliskie relacje Milei z Trumpem mogą pomóc argentyńskiemu rządowi w wynegocjowaniu korzystnej umowy handlowej z USA, co jest kluczowe w kontekście ambitnych planów gospodarczych Milei. Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i zaufanie. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu Telewizja Republika może rozwijać się i budować naszą nową siedzibę, gdzie prawda i tradycyjne wartości zawsze będą na pierwszym miejscu. Teraz zbieramy fundusze na zakup nowych kamer do studia. Dziękujemy, że chcą Państwo być częścią Domu Wolnego Słowa. I dziękuję za uwagę. Miłego dnia i do zobaczenia.